Witam Państwa bardzo serdecznie. Będę miała przyjemność zaprezentować prezentację, którą stworzyliśmy razem z Jakubem Pawlikowskim, który, jak Państwo świetnie pewnie wiecie, jest liderem zadania szóstego i naszej całej grupy LC. Zaczynając od samego, proszę Państwa, początku. Ja chciałabym dzisiaj Państwu trochę powiedzieć o całym naszym zadaniu LC, którego rzeczywiście głównym elementem, czy takim głównym efektem stało się stworzenie kodeksu postępowania, ale nasze zadania w ramach grupy LC to nie tylko postępowania. Powiem, jak Państwo widzicie, głównym celem grupy LC było stworzenie tych analiz, które miały charakter bardzo szeroki. Analiz etycznych, prawnych i społecznych. I trochę taka była też struktura naszej grupy i struktura postępowania, że staraliśmy się łączyć bardzo dużo różnych wątków, bardzo dużo różnych punktów spojrzenia, bardzo dużo również różnych ośrodków akademickich i pozaakademickich, żeby wypracować pewne standardy, pewne analizy, pewne mechanizmy, które Państwu mogą się przydać w takiej praktyce związanej z biobankowaniem, ale również stworzenie pewnego zaplecza teoretycznego ku temu. Tworzyliśmy szkolenia, warsztaty z zakresu LC, organizowaliśmy konferencje i krajowe, i międzynarodowe, przygotowywaliśmy publikacje, no i oczywiście udało nam się stworzyć kodeks postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych przez biobanki w Polsce. W tej chwili ten projekt kodeksu został złożony i czekamy na dalszych wypadków. Jeżeli chodzi o analizy LC, to tylko tak przeglądowo chciałam Państwu pokazać, że właściwie te analizy były bardzo szerokie, bo jak Państwo spojrzycie na tą część dotyczącą chociażby zagadnień etycznych, to widzicie Państwo, że tutaj są pewne założenia dotyczące analiz, które mają taki charakter w sensu stricte teoretyczny dotyczący statusu ciała ludzkiego, ale mamy również nawet w tych kwestiach etycznych takie zagadnienia sensu stricte praktyczne, na przykład rekomendacje dotyczące świadomej zgody czy roli komisji bioetycznych. W zagadnieniach prawnych analizowaliśmy wszystkie prawa związane z biobankowaniem, w tym prawa własności, prawa komercjalizacji, prawa autorskie. W badaniach społecznych udało nam się również zbadać postawy społeczne Polaków względem biobankowania. Analizowaliśmy psychologiczne determinanty zarówno dawstwa, jak i samego biobankowania. Czyli jak Państwo widzicie, bardzo dużo różnych analiz. Dobra wiadomość jest taka, że wciąż one są wszystkie dostępne. Są one dostępne na naszej stronie bbmri.pl w zakładce LC, ale oprócz tych analiz na tej stronie znajdziecie Państwo dużo więcej, bo znajdziecie Państwo właściwie bardzo dużo opracowań, podsumowań, aktów prawnych również o tym charakterze. Też soft law, w którym możecie Państwo korzystać do tworzenia swoich ram dla chowania. Staraliśmy się Państwa wspomóc również w ramach warsztatów i szkoleń, które prowadziliśmy i na poziomie krajowym, i międzynarodowym. Te krajowe warsztaty to były warsztaty dotyczące zarówno świadomej zgody, bo to taki temat, powiedziałabym, dość istotny, zresztą to się pojawiało już w pytaniach, i ochrony danych osobowych w zakresie tych warsztatów i szkoleń międzynarodowych. Tutaj, że tak powiem, wachlarz był dość szeroki, bo dotyczył, jak Państwo widzicie, zarówno norm ISO, jak i takich aspektów psychologicznych, aspektów sensu stricte prawnych, ale również aspektów etycznych. Wszystkie te szkolenia robiliśmy międzynarodowe wraz z współpracy z BBMRI ERIC, czyli były to warsztaty, które były dostępne szerszemu gronu osób. Jeżeli chodzi o konferencje, to organizowaliśmy w sumie 3 konferencje, 2 o charakterze krajowym i 1 międzynarodową. Ta konferencja międzynarodowa, jak Państwo widzicie tutaj po datach, odbyła się dość dawno, pod koniec listopada, zresztą część z Państwa na pewno w niej uczestniczyła. Konferencja rzeczywiście była dość znaczna, byli tam uczestnicy z ponad 16 krajów, duża grupa uczestników, więc duże też pole do dyskusji. Przygotowywaliśmy również publikacje, między innymi monografie pokonferencyjne, publikacje krajowe i zagraniczne, krajowe zarówno takie sensu stricte prawnicze. Ja jestem, jak Państwo wiecie, prawnikiem, w związku z czym te zagadnienia prawniczne są wciąż mi bliższe. I tutaj udało nam się również mieć swój wkład w tą publikację europejską, którą pewnie większość z Państwa zna, bo to taka jedna z istotniejszych publikacji, która powstała związanych właśnie z RODO, GDPR and Biobanking. Tworzyliśmy również publikacje krajowe,
zawodowe w tym systemie prawa medycznego i to zarówno w tym tak zwanym białym systemie prawa medycznego, jak i w tym zielonym, czyli właściwie w obu systemach są nasze publikacje dotyczące badań naukowych i biobankowania. Oprócz tego uczestniczyliśmy oczywiście w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych. I dość znacznym elementem naszej pracy, czy współpracy z państwem, były również konsultacje, których udzielaliśmy zarówno dla Polskiej Sieci Biobanków, jak i dla innych interesariuszy. To były konsultacje, gdzie analizowaliśmy formularze państwa świadomych zgód, określonych postanowień umownych, staraliśmy się państwu doradzić, w jakim zakresie powinniście pewne działania prawne podejmować, a jakich lepiej nie podejmować. I taką działalność prowadzimy dalej. Jeżeli o największe wyzwanie, przed którym wydawało nam się, że stanęliśmy, zwłaszcza w tym 2017 roku, czas tutaj nie był przypadkowy, no to oczywiście było RODO. To było takie olbrzymie wyzwanie dla biobanków, wciąż jest, powiedzmy sobie szczerze, w którym stanęliśmy przed wyzwaniem, które wydawało się nam takim murem trochę nie do zdobycia dla biobanków, no bo jak regulacje, które zostały stworzone no de facto po to, żeby chronić przetwarzanie danych osobowych dla celów wykorzystania takiego komercyjnego, handlowego, przenieść na poziom prowadzenia badań naukowych, często non-profit, przez biobanki, gdzie właściwie kontakt z osobami, od których dane pochodzą, na pewnym etapie się zaczynał urywać, no i jak właściwie te zasady, dość wyśrubowane, powiedzmy sobie szczerze, przenosić na środowisko biobanków, zwłaszcza w sytuacji polskiej, kiedy wciąż nam brakuje przecież takich regulacji prawnych, zasad prawnych dotyczących biobankowania. My przecież wciąż nie mamy żadnych ustawy, która dotyczyłaby sensu stricte. I zastanawialiśmy się, co zrobić w takiej sytuacji. Posłużyliśmy się artykułem 40 RODO, który wskazuje na możliwość przygotowywania kodeksów postępowania. I to, proszę Państwa, to nie są kodeksy dobrych praktyk, to nie są jakieś wytyczne, miękkie regulacje. Kodeksy postępowania to jest coś więcej. To jest inicjatywa, która jest tworzona oddolnie, bo ona jest tworzona sektorowo, czyli przez administratorów określonych danych, w tym zakresie przez biobanki, które tworzą regulacje, znając swoje realia i tworząc mechanizmy, które umożliwią dostosowywanie tych biobanków, tych sposobów przetwarzania do nowej regulacji RODO, czyli to jest taka implementacja RODO na poziomie biobanków. Jeżeli ten kodeks zostanie przyjęty i zatwierdzony przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to w tym momencie dla podmiotów, które do niego przystąpią, a przystąpienie do niego jest oczywiście nieobowiązkowe, fakultatywne, staje się wiążący w tym sensie, że również jest chroniący dla tych podmiotów, które w sytuacji takiej, no powiedziałabym, dużej niepewności prawnej mogą się o niego oprzeć i przetwarzać dane na jego podstawie, wykazując, że przetwarzają je zgodnie z GDPR i wypełniają regulacje wynikające z RODO. Więc jest to istotny mechanizm, właściwie jedyny mechanizm, który mamy obecnie, czy możemy mieć w prawie polskim, który jakby stwarza pewne mechanizmy, czy pewne dość jasne i precyzyjne, skrojone dla biobanków ramy funkcjonowania. Kodeks oczywiście on jest dostępny online, on jest dostępny na naszej stronie internetowej. Zachęcam Państwa do przeglądania tego kodeksu. W tej chwili jeszcze nie został on zatwierdzony przez prezesa UODO, więc wiemy, że przez wiele biobanków jest traktowany jako pewne takie rekomendacje, wytyczne, pewne wskazówki, w jaki sposób te zasady wynikające z RODO można stosować we własnej praktyce. Ale jak ten kodeks powstawał, bo wydaje mi się, że to jest najciekawsze. Kodeks powstawał, proszę Państwa, wieloetapowo i w bardzo szerokich konsultacjach zarówno z członkami Polskiej Sieci Biobanków, z organizacjami krajowymi, również były konsultowane w organizacjach zagranicznych, między innymi z BBMR i ERIC-iem. Był konsultowany z organizacjami, które zajmują się ochroną praw pacjentów, ochroną danych osobowych, z podmiotami publicznymi, takimi jak na przykład Ministerstwo Zdrowia. Był konsultowany tak naprawdę z dużo większą ilością organizacji, bo jeżeli spojrzymy, że jedną z takich organizacji, z którą był konsultowany, był KRAU, no to Państwo widzicie, że właściwie wszystkie jednostki również w postaci uniwersytetów medycznych brały udział w tychże konsultacjach. Konsultacje były wieloetapowo i właściwie po każdym etapie był tworzony nowy projekt kodeksu, który był publikowany na stronie i podlegał dalszym konsultacjom. Myśmy wyszli z założenia, że podstawą dla stworzenia tego kodeksu jest pewien dialog, to ma być inicjatywa trochę też tak jak biobankowcy to widzą, tak jak to pacjenci widzą, tak
jak to organizacje, które zajmują się ochroną danych osobowych, to widzą, żeby można było dostosować rzeczywiście ten świat biobanków do nowych realiów RODO, ale też wykorzystać możliwości, które daje nowa regulacja. Te konsultacje zostały zakończone w 2021 roku, na początku tego roku, i został on skierowany do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tej chwili trwa proces zatwierdzenia tego kodeksu. Jesteśmy w tym zakresie w ciągłym kontakcie z Urzędu Ochrony Danych Osobowych i tworzymy w tym zakresie, mam nadzieję, dość środowisko, które jest możliwe do dalszej współpracy. Jak kodeks, proszę, tam wygląda, jakie były cele jego? No, celem było oczywiście dostosowanie do regulacji RODO i tutaj oparliśmy się na zgodzie jako podstawie do przetwarzania danych osobowych. Ta zgoda, proszę Państwa, no, z uwagi na to, że nie mamy lepszej podstawy prawnej w tej chwili, z uwagi na brak dalszych regulacji, będzie tą główną podstawą, ale określiliśmy również zasady wtórnego przetwarzania danych. Zasady przetwarzania danych, które są anonimowe i pochodzące od zmarłych, bo w naszej ocenie z punktu widzenia biobankowego trudno jest odróżnić te dane w praktyce. Biobanki, nie mając dostępu do rejestrów centralnych, nie wiedzą, czy te dane, które przetwarzają, są danymi osób żyjących czy osób zmarłych. Stworzyliśmy wraz również z zespołem IT sposoby ochrony danych osobowych, tutaj te warunki techniczne dotyczące ochrony danych osobowych. Również określiliśmy prawa osób, których dane dotyczą, te prawa osób właśnie w odniesieniu do biobankowania. Mówiliśmy również o skutkach likwidacji biobanków, czyli pewnej regulacji szczegółowej. Nasz zespół jest, jak Państwo widzicie, dość obszerny i znajdują się ludzie z bardzo różnych uczelni, bo to był główny nasz motyw działania jako grupy ELSI, że mamy patrzeć na sprawę z bardzo różnych punktów widzenia, z punktu widzenia bardzo różnych podmiotów. Zobaczyć więcej. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę